teraz wchodzi ta ustawa refundacyjna, prawda? Czy pani się obawia? No na pewno się obawiam, może pójdą leki do góry. Więc kupiłam takie leki podstawowe, bez recepty. Mają leki podrożyć. Czasami, wie pan, na przewlekłą chorobę ludzie bardzo dużo płacą. To tak jak paski na cukrzyków czy inne rzeczy podnoszą. Tylko na wojsko jakoś nie brakuje im pieniędzy do Afganistanu i premierowi, i prezydentowi. Ja już jestem w wieku takim, że ja się nie mogę martwić, bo ja już dużo rzeczy przeszłam. Przecież życie takie różne psikusy robi. Martwią się pani tą ustawą? Słyszały pani w ogóle cokolwiek? Wiecie, proszę panią, to jest wprost nie do przyjęcia, co oni robią. Ja mam 82 lata, niech oni teraz, proszę panią, podwyższą mi tego, zapłacić czynsz, zapłacić wszystko, to proszę panią, trzeba umierać śmiercią głodową. Przecież ja jak byłam młoda, to nie używałam leków, ale były za darmo, niestety. Teraz pani była w aptece właśnie z powodu tej ustawy? No bo i tak kupuję, więc to są leki, które cały czas biorę. Czyli to są jakieś zapasy? No tak, dwa opakowania każdego. Pan się obawia tych zmian, które są zapowiadane przez ministra Lukowicza? Myślę, że tak. No bo jeżeli leki podrożeją, człowiek w tym wieku jest, że tych leków za dużo się używa, a emerytury nie drożeją. Bezczelność. Bezczelność jest. Czy będzie drożej czytanie, ja muszę kupić, jestem emerytka, sobie jedzenie odmówię, a muszę kupić.